Cześć. Ifa, Ifa i po Ifie. No i co po tej Ifie? Znaczy, chodzi ci o to, co było na Ifie? Nic no nie wiem, pogadamy o Ifie najpierw, czy pogadamy o Ifie? No. Wiecie, w Berlinie takie targi są raz do roku. Takie są drugie co do wielkości targi w Europie, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, chyba również. Mimo wszystko. Tak, właściwie drugie co do ważności, mimo tego, że są to targi raczej konsumenckie, a nie do końca sama branża jest na nich. No i cóż, no powinno tam być mnóstwo nowości. Mnóstwo nowości nie było. Nie no, trochę było, no bez przesady, no, że nie było w ogóle. Były pojedyncze rzeczy, ale na przykład Huawei, na którego konferencję akurat byłem, pokazał wyłącznie nowy procesor. Bardzo fajny Kirin 990. Sympatyczna specyfikacja i wyglądająca to jakby rzeczywiście potrafił wiele. No tylko, że go nie mamy na razie w żadnym smartfonie jeszcze. Czekamy z kolei na premierę w Monachium 19 września. Ma być premiera w Mate 30. No to, ale na to której nie niestety pewnego, nie? Nie będziemy, dlatego że premiera premierą, a decyzja jest taka, że nie jedziemy tam. Polski oddział się nie wybiera z dziennikarzami. W związku z tym można oczywiście pojechać samodzielnie, tylko właściwie nie wiadomo. No bo nie ma pewności, że ten telefon w ogóle będzie w Europie. Może będzie, może nie będzie. No. Jest to smartfon flagowy. Problem jest, słuchajcie, taki, że nie ma certyfikacji Google dla serii Mate 30. I tutaj niewiele się da zrobić po prostu na ten temat. I Chińczycy prawdopodobnie sami nie bardzo wiedzą, co zrobić na ten temat, bo w Europie smartfon bez usług Google prawdopodobnie nie sprzeda się zbyt dobrze. Ja miałem cichą nadzieję, że może wejdą ze swoim systemem, który zaoferuje jakąś protezę usług Google, że to będzie... Ale jednak nie. Stąd premiera Mate'ów w połowie września będzie dziwna. Poza tym Huawei pokazał dwa nowe kolorki P30 Pro, pokazał słuchaweczki, pokazał modem, pokazał taki routerek Wi-Fi, który pokazać. Można porozstawiać po całej chałupie. No fajno, tylko że brakuje... Prawda, dostaliśmy zaproszenie na tej konferencji prasowej, ale nie wiem, kto będzie, powiem szczerze, na tej premierze. Może z tym będziemy mogli obejrzeć i Wam zdać relację ze Steam. No to no, chyba jedyne wyjście. Nie nową rzecz w Berlinie pokazało LG. LG pokazało smartfonik z drugim wyświetlaczem dodatkowym. Co prawda ten drugi wyświetlacz dodatkowy jest używany na zasadzie akcesorium, czyli dopina się go jako dodatek. On albo może pracować prawdopodobnie standardowo w trzech trybach, czyli albo tworząc jeden ekran, albo duplikując to, co jest na pierwszym ekranie, albo wyświetlając zupełnie nową treść i to jest właśnie bardzo fajne, można sobie wyświetlić chociażby klawiaturę. Ale nie tylko. Zwróćcie uwagę, że na smartfonie jest dosyć trudno bawić się w dwa otwarte okna dwóch aplikacji, zawsze się trzeba przyłączać. Tutaj mamy na tyle fajnie, że mamy dużą powierzchnię roboczą z dwoma oddzielnymi ekranami, gdzie można mieć na każdym ekranie odpaloną inną aplikację i według mnie to jest fajny pomysł. Nie nowy przecież, bo oglądaliśmy coś takiego na MWC. Tak, ale teraz poprawili. A wiesz, co poprawili? Tak, bo na MWC na tym dopinanym pokrowcu nie było niczego na zewnątrz. Nie było dodatkowego ekraniku, więc musieliśmy otworzyć telefon, zobaczyć, co mi się zadziało. Mm. A teraz dali nieduży ekranik na zewnątrz tego pokrowca. No to nie zwróciłem uwagi. Bo on jest bardzo dyskretny. Ten pokrowiec jest lustrzany i ten ekranik dodatkowy widać dopiero, jak się rozświetli. Okay. Widzicie, to jest filmik, który Wam nagrałem z tym telefonem w roli głównej. Będzie filmik podlinkowany, możecie sobie tam zajrzeć. Zajrzyjcie koniecznie, ja przebiegłem przez stoisko, dlatego nawet nie ja też przebiegłem, tylko ja zatrzymałem się na chwilę dłużej właśnie, żeby ograć materiał. Jacek niestety nie miał tyle czasu, więc zrobiłem to sam. Przebiegłem również przez stoisko Sony. Ja nie wiem, czy miałeś kawałek miałem i też jest materiał 5. Podlinkowany wideo z nowym smartfonem Xperia Sony w roli 5 głównej. Nie wiem, jak na tobie, na mnie nie zrobiła zbyt dobrego wrażenia. Telefon jakby był plastikowy, no po prostu... Nie, no mnie się podoba, tylko na mnie, nie, powiem tak, no nie chcę być złośliwy, na mnie nie zrobiła żadnego wrażenia. Ot, kolejny telefon na rynku, ot, przyzwoicie zrobiony i w zasadzie tyle nie porwał mnie po prostu. Może, znaczy jest to, co Sony zapoczątkowało chwilkę wcześniej, mianowicie wyświetlacz 21:9, tak? No dalej. Ten panoramiczny.
Nie pamiętam, a no OLEDowy, no to jest fajne, 6,1 cala. Całkiem brzydki. Corning Gorilla dorzucili na ekran. Nie ma notcha ekran, co bardzo doceniam, naprawdę, tak, no, bardzo się cieszę, jest cienka ramka. I flaki ma dobre ten telefon, no bo jest Snapdragon 855, więc no biedy nie ma, fotograficznie też biedy nie ma. Trochę się śmiałem, bo dali 3 aparaty po 12 megapikseli, a jako że Apple, o którym za moment będzie mówili, jakby zdublowało pomysł, z tym się obśmiałem, że Apple ściągnęło wreszcie raz coś z Sony. Nie to, żeby Sony ściągało z Apple, broń Boże, nie sugeruję nic takiego. Natomiast wydało mi się zabawne, że 3 aparaty po 12 megapikseli i nowe iPhone'y są zabawne za listę. Ale za moment. Z rzeczy, które jeszcze na IFA, z tego co widzę, Samsung Galaxy A90, Tada, może coś więcej powiedzieć. To znaczy... Ja tylko, czekaj, zanim zaczniesz, ja tylko jedną rzecz powiem. W specyfikacjach oficjalnych Samsunga, bo są dwie wersje pamięci, jedna jest z 6 GB RAM-u, druga z 8 GB RAM-u. I we wszystkich specyfikacjach Samsunga przy tej wersji 8 GB RAM-u, jedyna różnica, jaka jest między 8 a 6 poza ilością RAM-u, pojemnością, to jest kwestia slotu na karty pamięci. 6 giga jest slot pamięci, 8 giga nie ma slotu pamięci. Przy czym pamięć flash jest w obu wersjach taka sama, 64 GB. Keychord, pytałem Adama, ale on też nie wie. Wiecie co? Na 100 średnio, bo tego telefonu w Polsce nie będzie, bo w sumie... Po co miałby być, jak u nas 5G nie ma, jeszcze długo, długo nie będzie. Nie to, żebym się emocjonował. No słuchaj, czekaj, ja zaraz zobaczę, jakie mam tętno. 79 uderzeń na... Spoko, ja się nie emocjonuję. Luzik, no telefon fajny, tylko że no, u nas myślę, że wprowadzenie tego modelu byłoby bezcelowe, bo on tani w sumie nie jest jak na średniaka, bo to taki średniak, nie średniak. Ma 5G, no to musi mieć... Przynajmniej w tej chwili Snapdragon 855, więc... Nie tani, to jest 750 euro, czyli no. Około 3250 na no tak, więc jak na średniaka, to nie jest jakaś, kurczę, zabójcza cena, umówmy się. Trochę taka chyba, mieszanka flagowca ze średniakiem specyficznym. Z cenami nowych iPhone'ów. A nie, okej. Wtedy to się staje To jest budżetowiec. Natomiast do czego zmierzam? No nie jest to telefon z tych najtańszych, a... No po co u nas wprowadzać telefon 5G, jak z tego 5G się nie skorzysta? To chyba lepiej sobie kupić A70 na przykład, jak już chcemy Samsunga ze średniej półki i tyle. Myślę, że następca, no to okej, będzie, kurczę, tam A91, czy jak go tam nazwą, to no może wtedy już jakieś 5G tam u nas, chociaż może w Warszawie ruszy. Jakiś sens będzie w zakupie takiego telefonu, chociaż mam jednego takiego producenta, co już wprowadził smartfon 5G do sprzedaży w Polsce, chyba tylko po to, żeby odtrąbić, że jest pierwszy. No ale okej, no marketingowa zagrywka, spoko. Były tam już pierwsze uruchomienia w Warszawie, bo w tym tygodniu Orange uruchomił, więc przynajmniej mieli na czym potestować to 5G. Spoko. Odezwała się agencja Huawei, że im podeślą Mate'a. Niezwykle się ucieszyłem. Aha. To świeżynka jest w końcu. No tak, no w sumie... No, ale nie to, żebym nie prosił wcześniej, po prostu gdzieś musiałem wypaść z kolejki najwyraźniej. Ale zostawmy to. Wróćmy do tego, co... Tak, 5G... Wróćmy do Samsunga, musiałbym gdzieś pojechać właśnie, do Warszawy. Mówisz, że wystarczy do Warszawy, żeby 5G sprawdzić. Ha. Nie, wcale to nie było złośliwe. Trzeba by się było dogadać z którymś z naszych operatorów. Dobra. Ale ty, słuchaj, jesteśmy koło Politechniki. Tak, tu podobno gdzieś tu było. Tylko, że Ericsson prowadzi to. No to będziesz musiał przyjść, chyba jakąś kartę specjalną wysępić, bo taka zwykła pewnie cię nie wpuści. Ja tutaj mam znajomości, a tutaj mam jednego doktora, profesora, co to spoko. A, no to spoko, no to możesz zawsze próbować. Dobrze, wracając, słuchajcie, do tego, co podczas IFA i na samym IFA. I powiem szczerze, że tutaj jestem trochę w kropce. Ty byłeś na stoisku Nubi, Nubia miała stoisko w ogóle. Wiesz co, nie dotarłem do Nubi, sorry, nawet się nie rozejrzałem za Nubią. Natomiast podczas IFA właściwie debiutowała Nubia Red Magic 3S, czyli kolejny growy smartfon. I tutaj właściwie same ciekawostki, bo specyfikacja najmocniejsza, jaka tylko może być, tak, ze Snapdragonem 855 z chłodzeniem wentylatorkiem nawet. To jest jedyny w tej chwili smartfon. Nie, no to wcześniejsza chyba śmiała. Nie, no tak, chodzi o to, że jedna marka, która produkuje smartfony z wentylatorkami. To tak. Jakieś chłodzenie tą rurką znowu miedzianą, z aktywną, z wodą, czy z czymś, z płynem jakimś, z liquidem, co da na kiju. Na razie jest dostępna, no jeszcze baterika 5000 mAh, no Quick 4, 27W ładowanie, IP55, żeby się od spoconych łap tam coś nie zamoczyło.
Jest szybka pamięć flash UFS 3.0, jest DDR4. I teraz tak, jest w tej chwili dostępny wyłącznie, ta Nubia jest dostępna wyłącznie w Chinach w wersji 8128 za w przeliczeniu na żywca 1700 zł, ale szykowana jest jeszcze wersja mocniejsza, czyli 256 flasha, 12 giga RAM-u. Ceny na razie nie ma i o dostępności poza Chinami na razie również żadnych informacji nie ma. No raczej nie będzie to telefon łatwo dostępny i oficjalnie u nas. Raczej nie. Alcatel pokazał się na targach dziwnie, jak najbardziej, nie? Natomiast przedziwne jest to, że zadebiutowały dwa takie niskopółkowe smartfony Alcatela. Jedna jedynka i jedna trójka i zostawmy je, zajrzyjcie do specyfikacji, jeżeli macie ochotę, bardzo polecam. Natomiast poza tym wszystkim wydaje się, no bo te Alcatele tak jakoś niespodziewanie, bo ja wiedziałem przed targami jeszcze, że smartfony Alcatela przestaną jakby funkcjonować, zaczną funkcjonować smartfony TCL. TCL jest właścicielem marki Alcatel na rynku mobilnym w tej chwili. Bardzo możliwe, że kończy się na przykład umowa na znak firmowy na rynku mobilnym i TCL zdecydowało się na to, żeby nie przedłużać i wprowadzić własną markę. Albo są tutaj jakieś inne względy, nie wiem, być może się stwierdzili Chińczycy, że są jeszcze jakieś inne powody. Niemniej pokazano w Berlinie nowego smartfona TCL, który się nazywa Plex. Smartfon wygląda bardzo fajnie, no, dosyć tak charakterystyczny design. Z tyłu, słuchajcie, jest podobnie jak w Samsungu, dawniej były poziome linie z aparatami, tutaj też jest pozioma linia z aparatami. Na około, czyli po dwóch stronach tego modułu aparatów są diody LED. Czyli to już powoduje, że smartfon wygląda rzeczywiście charakterystycznie. Ja widziałem dwa kolory, nie wiem ile, chyba granatowe albo czarne. Ja nie dotarłem do TCL-a, jeden taki opalizujący, podobny do P30 Pro, albo do renderów tego Samsunga w 10 Plus, ale do renderów, a nie do tego, jak on rzeczywiście. No tak, bo na żywo wygląda lepiej, czyli to jest rzadkim przypadkiem. Taka fajna perła opalizująca, takie właśnie coś. Ten smartfon robi bardzo dobre wrażenie, ja wziąłem go chyba najwięcej czasu spędziłem na stoisku TCL-a, może dlatego, że spotkałem tam Adasia, zresztą pozdrawiam sympatycznie polskiego opiekuna, jednego z opiekunów marki w Alcatel i TCL przy okazji. I powiem szczerze, że ten smartfon zrobił na mnie niezłe wrażenie. To nie jest nic jakiegoś genialnego, nie jest nic nowatorskiego, jest fajny design, fajny, wyróżniający się. Jest wyświetlaczek 653 Full HD Plus z kropeczką, nie bez notcha, tylko ma w kropce aparat przedni. Snapdragon 675, 128 flasha, 6 giga RAM-u, bateryjka 3820, Quick Charge 3 jest, także można go szybko naładować. Aparacik jest 48 megapikseli plus 16 plus 2 z tyłu i 24 megapiksele z przodu. Alcatel wydał go, TCL wydało smartfona w dwóch wersjach, jedna single, druga dual SIM. I jeszcze jest charakterystyczny czytnik pod prawie kwadratowy z lekko zaokrąglonymi rogami pod modułem aparatów. Cena to jest 329 euro z tego, co znalazłem. Także nie wiem, powiem szczerze, to jest kwestia tego, czy chce się zainwestować w nową markę. O dostępności w Polsce na razie jeszcze nie wiem nic. TCL to jest jednak już dosyć liczący się producent, tylko że nowy u nas. Ale liczący się producent, jeżeli chodzi o telewizory, sprzęty elektroniczne. Natomiast jeżeli chodzi o rynek smartfonów, to jest pierwszy smartfon tego producenta na polskim rynku. TCL przez bardzo długi czas produkował smartfony na rynek chiński. Z tym, że ta produkcja w pewnym momencie jakby stanęła, to było wtedy, kiedy właśnie przyjęli markę Alcatel i zaczęli tutaj ekspansję w Europie. Natomiast w tym momencie najwyraźniej TCL postanowił wrócić do urządzeń mobilnych i inaugurację. I promować własną markę, tak, smartfonów. Podejrzewam, to jest słuszna rzecz. Nokia pokazała pokazała dwa smartfony i trzy telefoniki, trzy feature phone. Nokia 6.2, Nokia 7.2, Nokia 800, Nokia 800 taka wzmocniona, bo to jest 800 TAF, Nokia 27,
2720 Flip, czyli z klapką otwieraną. I jeszcze jedna, chyba Nokia 110, jeżeli dobrze pamiętam, feature-fonik, zwykły po prostu, taki, tak zwany. No. Malutki, drobniutki, prościutki. Dla kogoś, kto potrzebuje dzwonić, po prostu nic więcej. No. Klapka mi się podoba o tyle, że ma duży ekran, bo tam jest 2,8 cala. Przy kufałdze co prawda, ale to nie szkodzi, ten ekran całkiem fajnie wygląda, ja miałem ten telefonik w ręce i jest ok. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę w 800 TAF i 2720 są oparte o KaiOS-a. To jest taki system operacyjny właśnie dla feature foników. On pozwala i na użycie troszeczkę większej pamięci, i na troszkę większą możliwość. Przede wszystkim aplikacje można doinstalowywać na nim, więc to jest. I z tego powodu zarówno na Foldzie, jak i na 800 jest 4 giga pamięci wewnętrznej, co jak na feature fony, no przyznacie, że to jest dosyć sporo. 512 RAM-ów obu również. Czyli też w sumie nie mało jak na to, na możliwości tych urządzeń. Jak najbardziej. Nie? Te aplikacje powinny jakoś tam działać. Ten Fold jest duży, robi bardzo fajne wrażenie. Ja wam przygotowałem materiał niestety bez filmu, bo jakby nie bardzo był czas, żeby nagrywać. Ale robi całkiem fajne wrażenie. Jedyna rzecz, która zwróciła moją uwagę, on wygląda na delikatny. Także raczej nie radzę go upuszczać, on nie ma żadnych odporności. Tak, ale wiesz co, on wygląda na wyjątkowo delikatny. Mm-hmm. Może to jest takie wrażenie w momencie, kiedy się go trzyma w ręce, ale jednak. Natomiast 800 jest przeznaczona do rzucania. Ona ma dodatkowe odporności, ma IP68, ma ten standard militarny, także można ją upuszczać. 1,90 bodajże na beton. Można ją moczyć. I też jest bardzo fajny ekranik, jest troszeczkę jednak mniejszy, też kufałka, ale to jest ta mała kufałka, czyli 2,4 cala przy 320x240 pikseli. Także jest troszeczkę mniejszy. Niemniej, gdybym miał cokolwiek polecać, to chyba tego TAFA 800. Pokazali oczywiście dwa smartfony, pokazali 6.2 i pokazali 7.2. Smartfony są niemalże nie do odróżnienia. Jedna rzecz taka wizualnie odróżniająca je od siebie, to jest pokrycie w plecków. Jedna ma matowe, druga ma na wysoki połysk i po tym można je między innymi odróżnić. A tak poza tym to jest 6,3 cala, IPS oczywiście, Corning Gorilla Glass na ekranie. 636 Snapdragon jest w 6.2, natomiast 660 jest w 7.2. I są troszeczkę inne zestawy pamięci. W 6.2 zaczyna się od 32 giga, a kończy na 128, czyli jest 32, 64, 128. W 7.2 jest 64, 128, 4,6 RAM-u, a 3,4 RAM-u jest w 6.2. Bateryjki 3500 mAh, obie z Quick Charge'em. Zestawy aparatów też różnią te dwa smartfony. Największy aparat w 6.2 to jest 16 megapikseli z tyłu, a tak w ogóle aparat jest potrójny z tyłu. Dodatkowo jest jeszcze 8,5 i 8 z przodu. Natomiast 7.2 ma 48 plus 8 plus 5 z tyłu, 20 megapikseli z przodu. Ceny się również niestety różnią. Jeżeli chodzi o 6.2, to w Polsce będzie dostępna za 1099 zł w jednej wersji, którą nas sprowadzą, czyli 4 giga RAM 64 flesza. Natomiast jeżeli chodzi o 7.2, będzie dostępna za 1499 zł i tutaj sobie nie napisałem, która to wersja, ale podejrzewam, że obie będą w sprzedaży. Nie napisałem sobie ceny, której mam. Powinienem mieć obie ceny, a niestety zaniedbałem, przykro mi bardzo. Wybaczcie, albo w newsie jest, albo piszę. Macie podlinkowany news, także nie ma problemu, muszę sobie sprawdzić. I to są ceny na polski rynek, już to nie jest żaden przelicznik, to są ceny takie, jakie zapłacicie w sklepie. Polecane dla sklepów, tak? 800 ta, w którą mówię, ja z pierwszego oglądu pole, a tam jest Snapdragon na przykład 205, no w takim telefoniku to jest rzeczywiście... No on fajnie wygląda, mnie też ma przyczepkę specjalną na dole. Ja go mówię, miałem go w ręce, bardzo fajnie leży, robi bardzo dobre wrażenie, no tylko to jest kwestia tego, czy jesteście gotowi zapłacić 500 za taki telefonik. Jeżeli jesteście, może być wasz. Obejrzyjcie go dokładnie w sklepie, bo mówię, mnie się podoba, wam nie musi, nawet jeżeli szukacie twardego telefoniku. Poza tym, no, mówię, ja go miałem przez moment, to nie jest kwestia użytkowania przez tydzień i mówienia, że ja wam go polecam. Nie, nie, nie. Ja po prostu mówię, że robi nam bardzo dobre wrażenie. Można się nim zainteresować, tak, i przyjrzeć mu bliżej. Flip z kolei kosztuje 400 zł.
I też jest to cena bezpośrednio na polski rynek. 800 ma bateryjkę ponad 2000 mAh. Tak malutki telefonik to jest potęga po prostu. Flip ma z kolei 1500 mAh. Też wystarczy. Nie wiem, czy trochę niezbyt chaotycznie o tych Nokia, jak Wam powiedziałem. Niemniej polecam, warto zobaczyć, jeżeli lubicie akurat Nokia, jeżeli, nie wiem, lubicie częste aktualizacje zabezpieczeń, no tak, bo Nokia gwarancję tego, że będziecie mieli kolejne, że będą update'y stałe właściwie systemu operacyjnego, jak najbardziej polecam Wam się zainteresować. Ceny są tutaj troszeczkę wyższe niż w porównywalnych konstrukcjach na tej półce, no ale Nokia się po prostu ceni, trudno im się dziwić. Smartfony wyglądają nieźle. Żadna rewelacja, ale wyglądają po prostu nieźle jak na swoje specyfikacje i na to, co mogą sobą reprezentować. Ja jestem w każdym razie na tak. Co prawda nie jestem ogromnym wielbicielem marki w tej chwili, jestem wielbicielem starych Nokii, natomiast jestem w stanie bez problemu polecić, żeby przynajmniej się tymi smartfonami, telefonami zainteresować. Poza tymi nowościami, które... Zresztą przejdźmy może wreszcie do tych iPhone'ów. A kogo iPhone'y? Naprawdę interesują Was iPhone'y? Serio? Znaczy, tych co interesują iPhone'y, prawdopodobnie już wszystko o nich wiecie. Tak, jeżeli nie jesteście zainteresowani, to gadanie dwóch staruchów o smartfonach, których ceny zaczynają się od 3600, a kończą na 7500, może Was znudzić. Jednak musimy z obowiązku kronikarskiego po prostu. Właśnie. Ale jak już mówimy o drogich telefonach, to mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała. Pokazali na IFie Galaxy Folda. Macie tu materiał podlinkowany. Możecie sobie obejrzeć. Telefon będzie prawdopodobnie też u nas w sprzedaży. Miejmy nadzieję, ale nie wiem, czy ktoś go kupi, bo cena będzie jeszcze lepsza jak iPhone'a. To iPhone się zrobi tym tańszym. Kurde. Ale i tym nie wiem, nie wiem nawet, co powiedzieć. Jeżeli chodzi o smartfony z elastycznymi wyświetlaczami, to ja mam chyba nie, już dosyć... Najpierw muszę poużywać, a potem będę się wypowiadał. Znaczy, ja mam dosyć tak. Klepania naokoło tak. O tym, że już będzie dostępne, a już będzie, a wszystko poprawiliśmy, a to jeszcze poprawiamy, a wsłuchujemy się w to, co mówią nasi klienci, a to jeszcze było kilka poprawek, a to będzie na pewno wtedy. W tej chwili to już jest trzeci termin i w przypadku Samsunga, i w przypadku Huawei, kiedy nie obiecują, że pokażą smartfona rządu. Melodia przyszłości, ja myślę, że dopiero kolejna, ta druga, albo nawet wręcz trzecia generacja, to dopiero będzie to, czym to miało być. I tyle, a jeżeli chodzi o iPhony, no to jak najchętniej to bym spuścił zasłonę milczenia, bo już pomijając, to są telefony przeznaczone dla konkretnego odbiorcy, który korzysta z konkretnego ekosystemu, który no, prywatnie również lubię, ale iPhona więcej nie chcę mieć na razie, bo nie. No nie, a wyglądają one tak, ja nie wiem, kto to projektował, po prostu nie wiem, jak firma, która kiedyś wyprodukowała iPhone'a 4, który wyglądał jak, no dobra, ładnych parę tysięcy dolarów w złocie, mogła wyprodukować coś, co wygląda tak, jak wygląda, no, głupoś i ludzie. Ja wiem, funkcjonalne, ja wiem, tryb portretowy, wideo, no będzie na pewno dobrym to telefonem, ale no... No nie, po prostu nie, ja nie mogę nawet na to patrzeć, a kurczę, wszyscy się jarają tymi iPhone'ami, wszystkie serwisy, iPhone w kółko i... To, co warto wiedzieć, że jeżeli jeszcze nie wiecie, to, że najtańszy z iPhone'ów 11 ma wyświetlacz IPS-owy, Max, znaczy Pro i Pro Max mają wyświetlacze OLED-owe, oczywiście one są coraz większe, jeżeli potrzebujecie kompaktowego iPhone'a, to dobrym wyjściem jest kupienie 11, która ma 6,1 cala, albo Pro z 5,8 cala. Ale zwróć uwagę na rozdzielczość ekranu w tej 11, bo ona jest troszeczkę, ja bym powiedział, jak nie iPhone'owa, kurczę, zupełnie odstająca jest od dzisiejszych standardów, ja próbuję tak delikatnym być, i odstająca na pewno od ceny tego telefonu. Słuchajcie, bo mówi mi się, że 3,5 za telefon z rozdziałką, kurczę, no Chińczycy, nawet nie Full HD. Chińczycy to tak... produkują takie telefony 720x1600, jeżeli dobrze pamiętam, to takie 828x1792 to jest bardzo zbliżona rozdzielczość, naprawdę. No powiedzmy, że to nie urywa i... 6,1 cala to już będzie widać ten ekran. No będzie. Uwierzcie widać. Mi, już go pixele będzie policzycie.
To jest i żądanie za takiego smartfona od 3600 do 4350, no to jest... Jakby to był jakiś light, niedrogi, dobra, spoko. Ja, to nie jest tak, że ja krytykuję wyświetlacze HD o niższej rodzielczości, no okej. Ale nie w tym segmencie, kurczę, tam cenowym. Jest, no. Jest oczywiście szybkie ładowanie, jest jakaś tam bateryjka nie najmniejsza, są oczywiście pamięci całkiem sensowne. Nawet zoom bezstratny w tym najtańszym jest dwukrotny. Wiesz, że nas zaraz zjedzą, że my jesteśmy hejterami i tak to dalej. Znaczy, nie. Możecie nas zjeść, my znamy po prostu rynek. No. Dla mnie Apple nigdy nie było wyznacznikiem jakości. No dla mnie było, no. Było wyznacznikiem głównie w niektórych aspektach snobizmu. Nadal jest. Przy czym, nie chcę, broń Boże, urazić jakiegokolwiek użytkownika Apple. Ja bardzo doceniałem te smartfony. One były specyficzne, zarówno jeżeli chodzi o design, bardzo często kreując nowe trendy w designie w ogóle mobilnym. No, teraz one też wszyscy będą tłukli te kuchenki gazowe na plecach, zobaczysz. One były, jeżeli ktoś się decydował na przykład na cały ekosystem, prawda? Apple, to było to świetne. To było mega, no kurczę, Macuwa, do tego iPhone właśnie 4, później 5, później kurczę, no, czy nawet 7, to nadal jeszcze było do tego coś. Tablecik, później zegarek. No ja do tej pory mam iPhone'a 7 w szufladzie, bo go nie używam, bo no kurde, no już wtedy ten telefon trochę odstawał od konkurentów moim zdaniem i po prostu zrezygnowałem, nadal pracuję na Macu i nie chcę innego komputera, natomiast telefon, no nie, jednak wybrałem innej marki, bo wtajemniczeni wiedzą, które, ja tu nie będę nikogo reklamował, ale chodzi o to, że po prostu iPhone w pewnym momencie, no kurczę, no konkurencja im odskoczyła, jeżeli chodzi o możliwości, o wyposażenie tych telefonów, chociaż nadal doceniam jedną rzecz, działanie tego. To jest po prostu, za przeproszeniem, idiotoodporne, tego się nie da zepsuć, system chodzi jak malowany i to za co lubię iPhone'a, to jest to, że ja go mam w szufladzie, jako telefon awaryjny, rezerwowy, zapasowy i ja wiem, że ja go wyjmę z szuflady, wpycham do niego kartę i on działa od momentu. Kiedy go ostatnio używałeś? Wiesz co, kiedy go używałem? Oj, dawno. Z rok temu, ale wyciągałem go z szuflady z 2 tygodnie temu i sprawdzałem, czy działa. Że bardzo wielu moich znajomych, którzy mają na przykład starsze modele iPhone'ów, bardzo narzekają. Dlatego, że gdzieś z tymi update'ami, no, z obietnicami dotyczącymi update'ów, tak, ale poszło w las zwyczajnie. Ale wiesz co, no ten mój nie. Ten mój egzemplarz naprawdę nadal działa jak marzenie. Tylko, że no nie robi takich zdjęć jak telefon, którego aktualnie używam. Nie ma takiego dużego, wygodnego ekranu jak telefon, którego używam. No nie ma wielu rzeczy, bez których ja teraz sobie nie wyobrażam życia. Ja wiem, 7 to jest już prehistoria dla Apple'owców prawdziwych i tak dalej. Niemniej są na pewno zalety i są na pewno wady, a w tym wszystkim jest to, że te nowe telefony, nowa generacja iPhone'a jakby, kurczę, no taka mało porywająca jest, nie ma tego amazingu, brakuje mi tego czegoś, co kiedyś dawało Apple, kiedyś konferencję oglądałem z zapartym tchem, serio. Konferencja Apple to było wydarzenie, a teraz... W tej chwili jest troszeczkę tak, że się pojawiły dwa rodzaje ludzi. Właściwie trzy, tylko ten trzeci jest na wyginięciu. Ten trzeci to są bezkrytyczni zwolennicy Apple, którzy nadal zostają przy marce. Wyznawcy. Roku na roku kupują. No troszeczkę wyznawcy. No wyznawcy, też, no. Słuchajcie, nie żartobliwie, chcemy nikogo obrażać, naprawdę. To nie jest właśnie przytyk, tylko to jest takie... No... Natomiast te dwie grupy, o których mówię, obie są zmuszone do przejścia na Androida. Jedna z tych grup przechodzi na Androida i klnie, na czym świat stoi, bo mają swoje przyzwyczajenia wywodzące się z iOS-a i trudno im jest się przesiąść. I tak jest na przykład z naszą redakcyjną koleżanką, której właśnie iPhone się popsuł, musiała się przesiąść, wiesz, na jakiegoś smartfona. Jakiegoś, no na Androidowego. Starego budżetowca, bo to ona natomiast, się, to się nie dziwię, to boli wtedy. Natomiast tak. Druga grupa ludzi, która się pojawiła w tym momencie, to są ludzie, którzy przesiadają się na Androida i robią wielkie oczy, ojej, ale to fajnie działa. Co prawda nadal jest cała masa krytyków Androida i cała masa ludzi, którzy instalują, tak jak zwykły użytkownik, instalują wszystko, co im wpadnie do głowy i
ten smartfon przestaje im po pół roku działać płynnie. Tak to się zdarza, nieświadomi użytkownicy tak robią, urządzenia tak mają. Jeżeli na Windowsach instalujecie wszystko, co popadnie, jak leci, to też prędzej czy później przy dowolnej konfiguracji zarobicie smartfon, tak? Jakoś tam będzie zawsze działał, nie? Co, bez względu na to, co z nim zrobicie, co mu zainstalujecie. No, chyba można pamięć zapewnić tak, żeby... No wiesz co, mi się to jeszcze nie udało, a naprawdę miałem taki etap w życiu, że intensywnie testowałem aplikacje różnej maści, potrzebne mi mniej lub bardziej lub wcale niepotrzebne, ale musiałem je pobrać, zainstalować, robiłem śmietnik na iPhone'ie i to bydle działało, więc no tego Apple'owi nie odmawiam, ale iPhone'a za Chiny ludowe bym teraz nie kupił. Są, kochani, karty produktowe zrobione wszystkie, starałem się z największą starannością te specyfikacje przygotować, tak jak za każdym razem. No tak, ale Apple nie wszystko podaje. Apple oczywiście nie wszystko podaje, nie podaje RAM-u, nie podaje pojemności baterii i bardzo wielu innych rzeczy. Dlatego te karty są, jakie są. Adam napisał newsa, także też Was serdecznie zapraszamy. Macie podlinkowane właśnie. Macie ceny wszystkie podane, ja Wam mogę oczywiście tej podać, tak strzeliłem z tego, ale najdroższy, tak jak mówiłem, blisko 7000 zł, najtańszy 3600. Ponad 7000, bo 7500 max. A to ja źle patrzyłem. No, tak, 7450, a najtańszy 3600 bez złotówki. No i jeszcze dla porządku dodam, jest też nowy iPad, w sumie nawet nie jakoś tam dramatycznie drogi, jest nowa generacja Apple Watcha. On wygląda jak odgrzewany kotlet, ma nawet wcześniejszą wersję. Bo to jest odgrzewany kotlet, no. To jest po prostu iPad i tyle, no. Też ma swoich odbiorców i spoko, i chwała im za to. Nie, akurat jeżeli chodzi o iPady, to ja jestem za. Nie, no, dokładnie. iPad jest jaki jest, on ma być iPadem. O ile iPhone'a tak średnio, tyle iPada... Prędzej, nie? Od biedy. No, tylko nie za taką cenę. Tak, no, sorry. A jak jeszcze coś takiego brzydkiego jak iPhone, ale jak chcecie coś ładniejszego, to Oppo wydało z siebie serię Reno 2 i telefony są ładne. Zresztą pierwsza seria Reno też była, powiedzmy, z gatunku tych smartfonów urodziwszych. Ja nie mam akurat Reno 2, mam Reno A, mam Reno A9 2020 i Reno A5 2020. A, to słuchajcie, to może... Także Oppo szalało po prostu. Oppo po prostu rypie, ale może tak zróbmy. O tych Reno 2 to Wam opowiemy, bo w październiku jest europejska premiera. Więc myślę, że do tego Reno 2 wrócimy, jak one będą u nas do kupienia. A teraz proszę bardzo, opowiadaj o serii A, bo też narobili się tutaj chłopaki. Seria A, w skład w której wchodzi A5 i A9, to są specyfikacje właściwie bardzo podobne, a jednak różne. Czyli zrobili dwa bardzo podobne designersko i wyglądem i w dotyku smartfony. Specyfikacje w niektórych momentach są też bardzo podobne, ale jednak różnice są znaczące. Oba mają po 6,5 cala wyświetlacz, oba mają notcha, oba mają rozdzielczość 720x1600 pikseli. To właśnie między innymi o tych chińskich smartfonach mówiłem, co mają taką rozdzielczość. Oba mają Snapdragona 665, czyli całkiem fajną średniopółkową jednostkę. I teraz tak, różnią się... A, i baterijkę. Oba mają 5000 mAh. Różnią się natomiast pamięciami i zestawem aparatów. I teraz, Oppo A5 2020 ma 64 albo 128 GB pamięci flash i 3 albo 4 GB pamięci RAM. Natomiast Oppo A9 2020 ma 128 flasha, 4 albo 8 RAM. Aparaty fotograficzne w słabszym modelu to są... 12 plus 8 plus 2 plus 2, poczwórny z tyłu, z przodu 8 megapikseli, a w tym droższym modelu, czyli w A9, jest 48 plus 8 plus 2 plus 2 i 16 megapikseli z przodu. Nie ma na razie cen, niestety, także nie podamy Wam, ile te konfiguracje kosztują, ale powinny być, myślę, w zasięgu zwykłego Kowalskiego, bo to jest to niższa średnia półka. To są średniaczki takie klasyczne, typowe. Abstrahując już od wyglądu, specyfikacji, takich ogólnych cech telefonów, niezmiernie mnie wkurza nazewnictwo z rocznikiem. Tak, choroba. Prawda. To nie wymyślił Oppo. Robicie cyferki, róbcie cyferki.
cyferki. Kurczę, robicie nazwy, róbcie nazwy. No, można nazwać to A51 na przykład, a nie A5, czy tam A5 2020, wiesz, znowu jak 2021. To jest tak jak z iPhone'ami i iPadami. Za każdym razem chciałoby się sprzedawać to samo urządzenie, tak? No, okay. To samo świetne urządzenie. To samo urządzenie, którego poprzednia seria nam się świetnie sprzedała. W związku z tym nazwiemy to tak samo. Być może sprzeda się równie świetnie. No, tak kurczę, nie, irytuje mnie to nazewnictwo, także ja proszę, Oppo, nie idź tą drogą, nie, a się nie sabo i w ogóle. No nie, no wszyscy producenci, ale akurat no teraz gadamy o Oppo, więc czepiłem się Oppo, no. No tak, ludzie jest jeszcze Oppo Reno A z wyświetlaczykiem 6,4 cala, Full HD, to jest troszeczkę lepszy smartfon, Full HD wyświetlacz z plusem, Snapdragonem 710. Bateryjka jest niestety słabsza niż w tych średniaczkach, bo jest tylko 3600 i to jest mało. I aparaty też nie genialne, bo 16 plus 2 z tyłu i 25 z przodu. A jak już jesteśmy przy tym, to jeszcze mi się jedna rzecz związana z Oppo przypomniała. Jeszcze będzie Oppo Reno Ace, czyli taki as w serii Reno, który będzie miał, o Jezu, straszny wypas. Na razie został zapowiedziany, też ma być w październiku, ale ptaszki pewne takie mi naćwierkały, że nie będzie go w Europie, ale ja mam cichą nadzieję, że jednak Oppo zmieni zdanie i jednak nas zaskoczy i pokaże ten telefon, a wtedy zrobimy jeden wielki opatrzczyny i będzie fajnie, wszyscy będą szczęśliwi. Ja się tak trochę, kurczę, cały czas zastanawiam, jak można zostać marką premium, bo Oppo nadal ma chyba ambicje bycia na marką premium. W Chinach są marką premium, kiedy nie ma to tam. Się rozmienia na tyle modeli produkowanych. To taka produkcja hurtowa trochę jest. Nie? Ja wiem, czy hurtowa, no tłuką tych modeli strasznie dużo, ale może to jest po prostu kwestia ekspansji, tak, oni bardzo chcą zaistnieć, bardzo chcą być widoczni tu, tam, w tym segmencie, w tamtym, siamtym, w tamtym kraju, bo oni bardzo mocno też w Indie idą. Globalnie chińskie marki idą rzeczywiście Indie, Indonezja, Azja Mniejsza, Azja Południowo-Wschodnia. Taka chęć chyba, bo takiego intensywnego zaakcentowania swojego istnienia, no inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć. Starają się wpakować w nisze tam, gdzie te duże chińskie marki jeszcze nie są markami panującymi, tak? Czy w zasadzie Oppo też jest dużą chińską marką? No, w zasadzie jakby nie liczyć, to czwarty albo piąty producent na świecie jest. Który jeżeli chodzi o Azję, przykłada najwyraźniej troszeczkę mniej starań do tego, żeby tamtejsze rynki opanować. Ja sądzę, że to jest jakaś troszeczkę szersza polityka państwowa chińska i kawałek rozsądku tych producentów, którzy rzeczywiście nie pakują się tam, gdzie niewielkie mają szanse. A z kolei w przypadku dużych producentów odpuszczanie tych rynków, które mogą odpuścić. Chociaż Azja to jest naprawdę ogromny rynek. Ja się troszeczkę dziwię, Azja, Indie to... Trochę się dziwię, że dziwne. Samsung odpuszcza w zasadzie, nie to żeby Samsunga nie było, jest oczywiście, Huawei odpuszcza, też jest oczywiście, ale nie ma tam aż takiej promocji produktu, Oppo, czy Vivo, czy Meizu. Może właśnie wlezą Oppo razem z Vivo i zrobią porządek. No. Na pożegnanie jeszcze wspomnimy o Realme XT, bardzo dużo tych smartfonów, ja wiem, że już przeciągamy. Tak, no to szybko, kronikarsko macie podlinkowane, pokazał się w Indiach, raczej u nas nie będzie dostępny. 880 zł za najtańszego, 1050 fajny, za najdłuższego. Duża bateria, poczwórny aparat. Znaczy przede wszystkim to, co trzeba powiedzieć, to, że aparat 64 megapiksele. Właśnie, tak? Od Samsunga. GM1, tak? GW. Ale byłem blisko, no M to odwrócone było. 64 plus 8 plus 2 plus 2 też to zrobili. Nie, no, telefon naprawdę całkiem popitaśny. Nadal średnia półka, tak? Ale jak na średniaka, no i fajnie wygląda też dosyć, no tylko, że no, co z tego, jak kurczę do nas nie zawita, no i tyle, no. Kończy nam się troszkę lato, a nam się skończyć nie może i może bardzo dobrze, że jest jak najdłużej ciepło. Troszeczkę popadało, ale pogoda na weekend zapowiada się dosyć mieszana, powiem szczerze. No wieje, teraz nam się pochmurzyło, teraz coś tam wieje. Miejmy nadzieję, że się nie powtórzy sytuacja z poniedziałku, jak Łódź pływała, dosłownie. Życzymy wam, moi drodzy, wypoczynku przez weekend. Właśnie, odetchnijcie mogli, trochę. Nawet ci, którzy pracują, żeby tam znaleźli troszeczkę czasu, żeby sobie wypocząć. Nie męczmy już ludzi. Cieszymy się, że byliście z nami. Wybaczcie, że tak długo tym razem. No, ale nas nie było dwa tygodnie, więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję. Dzięki za to, że jesteście z nami. Dzięki za lajki, za komentarze przede wszystkim. Może zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Mamy nadzieję. Cześć, trzymajcie. Cześć.